Szanowni Państwo, dzisiejsze finały amatorskiej Ligi Orlika rozpoczynamy od rozdania nagród najlepszych zawodników, którzy zmierzyli się w Turbo Kozaku. To jest taka gra zaczerpnięta kiedyś z Kanal Plus. I tak oto, w kategorii pierwszej, czyli chłopcy od lat 7 do lat 9. Trzecie miejsce zajął Mateusz Rozwadowski. Wielkie gratulacje. Nie ma Mateusza, więc pan kierownik Andrzej Pienkoś jeszcze musi poczekać z wręczeniem nagród. Drugie miejsce w tej samej kategorii zajął Bartłomiej Lemek. Czy mamy Bartka? Ale tutaj Krzysiek podpowiada mi, że pierwsze miejsce chłopak jest już obecny. Damian Czech. Wielkie gratulacje. Chodź Damian, chodź. Na podium, dobra? Nie, ale na podium kierownik. Jeszcze chwila dla fotoreporterów i telewizji Brzostek. Dobrze, możemy przejść już do następnej kategorii. Czyli wszyscy uczestniczący, którzy brali udział w kategorii od lat 10 do lat 13. I tak, trzecie miejsce zajął Mateusz Boczar. Drugie miejsce w tej samej kategorii zajął Szymon Czech. Jak widać, rodzina Czechów licznie reprezentowana na podium Turbo Kozaka. Teraz mamy już większą frekwencję na podium. I z tego, co mówi mi Krzysiek Hals, pierwsze miejsce niestety nieobecny Bartłomiej Gonet, ale wielkie brawa myślę dla zwycięzcy. 14 do lat 16, tutaj nie mamy trzeciego miejsca, więc na drugim miejscu pracował się Łukasz Lisak, który zdobył 33 punkty. I bezkonkurencyjny w tej kategorii Sebastian Kobak, 74 punkty. Wynik już bliski polskim ligowcom, powiedzmy. Kategoria Open. I tak tutaj licznie na podium reprezentowana gmina Jodłowa. Trzecie miejsce Grzegorz Jeleń, 50 punktów. Damian, lepiej ci się wywiad. Drugie miejsce w tej kategorii stary brzostecki piłkarski wyjadacz Karol Furman. 67 punktów. Karol, nie męcz się, bo przed tobą jeszcze dzisiaj mecze. I na pierwszym miejscu Mariusz Kita, również gmina Jodłowa. Wielkie gratulacje. Na pierwszym. Czy już się wszystko nagrało, panie Pawle? No to myślę, że możemy dać chłopakom spokój, a my zapraszamy już na godzinę 18.30 na pierwszy mecz dzisiejszego dnia, gdzie zagra Coco Jumbo z chłopakami do wzięcia. Witamy zwycięzców, proszę o przedstawienie. Mariusz Kita. Sebastian Kobak. Damian Czech. Jak długo trenowaliście, żeby wygrać ten turniej? Trenujemy już kilka lat. Ja jestem z Jodłowej, gram na Orliku tam i
poziom był w miarę trudny, ale udało mi się uzyskać pierwsze miejsce. No ja trenuję, jeżdżę czasem sobie na orlika, kopiąc z kolegami albo grając sobie w bukoły na boisku. No, poziom myślę, że nie był jakoś bardzo wymagający, ale dałem radę. Ja trenuję od 4 lat. Na co myślicie przekazać pieniądze za wygraną w Turbokozaku? Na zakup jakiegoś obuwia sportowego. Nie wiem, dla dzieci. Ja na zakupy.